Akademiczny Pięknych im. Leonarda Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Józefa Sulskiego w Krakowie w Gminie Wrocławiu i Akademii Muzycznej im. Karola Kwińskiego w Wrocławiu. Dzisiejsza uroczystość to 17. wspólna inauguracja Roku Akademickiego Uczelni Artystycznych w Wrocławiu. Kontynuując tę wieloletnią tradycję, dajemy wyraz przyjaznych i życzliwych więzi, jakie łączą nasze akademickie społeczności. Panie Dyrektorze, Ekscelencje, Magnificencje, Wysokie Senaty, Szanowni Państwo, Drodzy Studenci. Inauguracja nowego roku akademickiego to dla każdej akademickiej wspólnoty moment szczególny. Moment niezwykle uroczysty, a zarazem sprzyjający refleksji. Refleksji o przeszłości, o teraźniejszości, ale nade wszystko o przyszłości. W tym oto dniu podsumowujemy osiągnięcia, przedstawiamy plany na przyszłość. Jest to szczególnie ważny moment dla studentów pierwszego roku, którzy składając ślubowanie wstępują do akademickiej wspólnoty. Dla społeczności Wrocławskiej Akademii Muzycznej miniony rok akademicki miał szczególne znaczenie. Rozpoczął się od dwóch niezwykle doniosłych wydarzeń. Oto w tej wspaniałej sali podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013-2014 godność doktora honoris causa naszej uczelni przyjął maestro Gabriel Chmura, jeden z najwybitniejszych współczesnych dyrygentów, stając się tym samym ósmym doktorem honoris causa naszej uczelni. Uroczystość ta odbywała się w ramach obchodów jubileuszu 65-lecia naszej uczelni. Przypomnę, że rok 2013 Senat Wrocławskiej Akademii Muzycznej ogłosił rokiem jubileuszu 65-lecia uczelni. Centralne obchody tegoż jubileuszu odbyły się 26 października 2013 roku. W tym oto dniu nadzwyczajnym koncertem jubileuszowym, podczas którego wystąpili soliści oraz połączone zespoły naszej uczelni pod batutą maestro Marka Kwiarowskiego, zainaugurowaliśmy działalność nowej sali koncertowej uczelni. Ta wspaniała sala o znakomitych walorach akustycznych znajduje się, jak Państwo wiedzą, w nowym obiekcie dydaktyczno-koncertowym, które wydaliśmy do użytku w minionym roku. Od momentu rozpoczęcia prac budowlanych do uroczystego otwarcia obiektu minęły raptem 2 lata. Jednak sukces ten nie byłby możliwy, gdyby nie działania podjęte dużo wcześniej, gdyby nie determinacja moich poprzedników na stanowisku rektora Akademii, gdyby nie przychylność wielu wspaniałych ludzi, których decyzje początkowo stwarzały przyjazny klimat dla tej inwestycji, a następnie umożliwiły jej realizację. Wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do tego, że przed rokiem 26 października mogliśmy spotkać się w nowej sali koncertowej naszej uczelni, najserdeczniej dziękuję. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że wieczór ten był spełnieniem marzeń kilku pokoleń studentów i pracowników uczelni, który był uformowaniem naszych wieloletnich starań o to, aby Wrocławska Uczelnia Muzyczna dysponowała właściwą przestrzenią dla prezentacji muzyki. Niezwykle ważne jest także i to, że obok sali koncertowej w nowym parku zlokalizowanych zostało wiele innych, nowocześnie wyposażonych przestrzeni o najwyższych parametrach akustycznych, m.in. kompleks sal dydaktycznych, kompleks sal do pracy indywidualnych studentów i doktorantów, sale prób, studia nagrań i wiele innych przestrzeni. Wszystkie te pomieszczenia wyposażone zostały w wysokiej klasy instrumentalnym sprzętu elektronicznego. Te warunki stwarzają znakomity impuls do rozwoju, do stawiania nowych celów, do formułowania nowych wyzwań, do poszukiwania nowych obszarów twórczej aktywności. Przypomnę, że nasz nowy kompleks wpisuje się w szerszy projekt rozbudowy uczelni, bo wcześniej zrealizowanym etapem była przebudowa obiektu poprzemysłowego, który od października 2009 roku stał się nową siedzibą Zakładu Muzyki Jazzowej. Obydwa przedsięwzięcia inwestycyjne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizacja tej inwestycji sprawiła, że wizja nowoczesnego kampusu Akademii Muzycznej zlokalizowanego w sercu Wrocławia z częścią zabytkową od strony placu Jana Pawła II i nową częścią od strony na ulicy Aleksandra Zegrowicza stała się na naszych oczach faktem. Proszę Państwa, w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za stałe wspieranie naszych starań obecnemu z nami panu dyrektorowi, profesorowi Jędrzejcowi. Ja miałem przyjemność z tego miejsca składać podziękowania zarówno panu ministrowi Królewskiemu, jak i przewodniczącemu pani ministrowi Janowskiej. Natomiast tak się stało, że po raz pierwszy mogę to oficjalnie uczynić i chciałbym te podziękowania na ręce pana dyrektora skierować. Szanowni Państwo,
miniony rok akademicki był zaledwie drugim pełnym rokiem, w którym obowiązywały nowe regulacje w zakresie wielu sfer działania uczelni wynikające z nowelizacji podstawowej funkcjonowania szkół wyższych, ustawy Prawa o szkolnictwie wyższym, która nastąpiła w roku 2011. Upłynęło niewiele czasu, w powszechnej ocenie zbyt mało na szerszą diagnozę skutków nowych regulacji. Tymczasem za nami kolejna wielka nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym, a najbliższe miesiące wpłyną we wszystkich uczelniach w naszym kraju na wdrażanie mechanizmów wynikających z nowelizacji prawa. Wydaje się, że dla procesu kształcenia najbardziej doniosłe znaczenie mają nowe regulacje w zakresie możliwości uznawania efektów kształcenia i zdobytych poza zinstytucjonalizowanym systemem edukacji wyższej. Mechanizm ten, choć dedykowany w szczególności osobom pracującym i mający założenie ułatwić im dostęp do edukacji na poziomie wyższym, był niewątpliwie długo oczekiwany i w uczelniach publicznych przyjęty został aprobatą. Z dużym uznaniem przyjmujemy szybkie dostosowanie przepisów w zakresie odpłatności za drugi kolejny kierunki studiów do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Tym samym studiowanie w ramach drugiego kolejnych kierunków studiów staje się ponownie w naszym kraju nieodpłatne. Nie czas i miejsce na szersze omówienie i recenzję nowelizacji prawa. Generalnie jednak ustawiczne zmiany legislacyjne, a co za tym idzie duża niestabilność prawa, obserwowana nadregulacja czy nadmierne rozproszenie regulacji, to w powszechnej opinii środowisk akademickich zjawiska, które nie ułatwiają stabilnego rozwoju uczelni. Na problemy te wielokrotnie wskazywały różnorodne gremia przedstawicielskie wyższych uczelni. Miniony rok akademicki był także drugim pełnym rokiem realizacji założeń strategii rozwoju naszej uczelni na lata 2012-2020. Wierzę, że ten podstawowy dla przyszłości uczelni dokument uchwalony przez Senat naszej uczelni pozwoli skutecznie reagować na wyzwania naszych czasów i zabiegać o coraz mocniejszą pozycję Akademii w kraju i za granicą, zwłaszcza w ramach europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. Realizacja strategii rozwoju jest dla całej naszej akademickiej wspólnoty ambitnym, złożonym i trudnym wyzwaniem. Pamiętamy jednak, że cele bez planu działania są tylko ideami, marzeniami. Cele wraz z planem działania pozwalają te marzenia realizować, czyniąc tym samym naszą akademię jeszcze bardziej nowoczesną, otwartą i innowacyjną, sprawnie i skutecznie wykorzystującą posiadane zasoby. Mamy głęboką świadomość, że nasza strategia rozwoju, odwołując się do procesów rozgrywających się w wielkiej, niekiedy globalnej, wręcz skali, ostatecznie realizuje się poprzez konkretne nasze działania, poprzez codzienną pracę każdej z osób należących do akademickiej wspólnoty. Praca ta w wielu przypadkach owocuje znaczącymi osiągnięciami, które warto w tym kontekście przypomnieć. Ograniczając się wyłącznie do minionego roku akademickiego, przypomnijmy indywidualnym zespołowe sukcesy pracowników, studentów i doktorantów akademii w postaci około 60 zdobytych w ubiegłym roku nagród i wyróżnień. Było w tym Grand Prix i główne nagrody konkursów międzynarodowych. Był to także rok obfitujący w awanse kadry akademickiej. Oto 20 nauczycieli akademickich podniosło swoje kwalifikacje. W tym 8 osób uzyskało stopień doktora sztuki, 7 osób pomyślnie zakończyło postępowania na stronę doktora akademickiego sztuki, a 5 osobom prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nagrody profesora sztuki muzycznej. W minionym roku akademickim zrealizowaliśmy blisko 400 różnych rodzajów imprez. Są w tej ogromnej liczbie projekty oratoryjno-kantatowe, symboliczne, operowe, koncerty góralne, kameralne, solowe. Są wreszcie festiwale, warsztaty, kursy, konkursy, sympozja, konferencje, seminaria naukowe. Cieszy fakt dalszego rozwoju kontaktów zagranicznych, poszerzanie sieci uczelni partnerskich, dzięki czemu w oryginalny i wartościowy sposób wzbogaca się oferta edukacyjna uczelni. Wielkim dobrodziejstwem są w tym zakresie programy europejskie Erasmus i CERUS, ale także programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, programy samorządu Wrocławia, programy samorządu województwa dolnośląskiego. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, we wspólnej przestrzeni edukacyjnej Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, jedynym właściwym punktem odniesienia są obowiązkowe standardy europejskie i światowe stosowane w wyższym szkolnictwie w ogóle, a w wyższym szkolnictwie artystycznym w szczególności. W tym kontekście miło mi poinformować, że w dniu jutrzejszym, 7 października 2014 roku w Hadze, podpisane zostanie porozumienie konstytuujące Europejską Komisję Akredytacyjną dla wyższego szkolnictwa muzycznego w Europie. Nasza uczelnia znalazła się w grupie inicjatywnej wraz z uczelniami reprezentującymi 5 innych krajów: Wielka Brytania, Holandia, Portugalia, Niemcy i Szwecja. Kolejnym krokiem będą wizyty przeglądowe w Stanach Zjednoczonych, które służyć będą rozwinąć kontakty z amerykańskimi liderami akredytacyjnymi w celu nawiązania porozumień, na mocy których akredytacje europejskie honorowane byłyby w Stanach Zjednoczonych, a amerykańskie na terenie Europy. W nowym roku akademickim szerzej niż dotąd otwieramy nasze uczelnie na nowe grupy słuchaczy.
Powołaliśmy dwa nowe kierunki studiów podyplomowych. Są to podyplomowe studia nauczania w zespołowej szkolnictwie muzycznym oraz podyplomowe studia nauczania początkowego na instrumencie. Oba kierunki studiów podyplomowych powołane zostały w celu umożliwienia absolwentom uczelni muzycznych, którzy prowadzą działalność pedagogiczną, zdobycia nowych kompetencji niezbędnych do realizacji założeń, wdrażanie reformy szkolnictwa artystycznego. Nową formułą jest także otwarta Akademia Muzyczna, w ramach której organizowane będą różnorodne kursy adresowane do dorosłych, w tym osób nieposiadających wykształcenia muzycznego, pozwalające na nabywanie bądź doskonalenie kompetencji w zakresie sztuki muzycznej. Szanowni Państwo, rozpoczynamy 67. rok naszej działalności. Pełni wiary, że przyniesiemy wiele nowych szans, które w służbie prawdy i piękna i wspólnemu dobru będziemy się starać pomnażać i jak najlepiej wykorzystać. Wszelkie działania podporządkowujemy przekonanie, że naszym nadrzędnym celem jest zawsze dobro studentów i doktorantów. Dobro akademickiej młodzieży, wspaniałych młodych ludzi o instytucji zdolnienia, ludzi twórczych, otwartych na wiedzę, na doskonalenie talentów, na kształtowanie grupowo moralnych i pięknych postaw. To dla nich kierujemy nowoczesny model uczelni i im dedykujemy nasz dotychczasowy dorobek. Życzę wszystkim studentom, doktorantom, nauczycielom akademickim, pracownikom administracji naszych trzech uczelni artystycznych, by w nowym roku akademickim mieli odwagę stawiania przed sobą ambitnych celów i najśmielszych wyzwań. Mechanizacja celów będzie źródłem satysfakcji oraz stanowi inspiracji do rozwoju, do wzbogacania sztuki i nauki. Dziękuję Państwu. Uczelnia Artystycznych Wrocławia został otwarty. Po chwili z Faustem